Inkubator. Rozmowy o kulisach produkcji eventów, festiwali, tras koncertowych. Podcast prowadzi Kuba Szwedowski. Cześć, dzień dobry. Kuba Szwedowski, witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. Moim gościem jest dzisiaj Dawid Klepadło, fotograf, autor licznych okładek do prestiżowych magazynów modowych w Polsce oraz za granicą. Pracował m.in. dla takich tytułów jak El Serbia, L'Officiel Homme z Ukrainy, Kazachstanu, Cypru, Harper's Bazaar, Marie Claire, Indonezja, Cosmopolitan, Joy, Fashion Magazine, InStyle, Vogue też. Cześć, bardzo mi miło. Cześć, cześć. Piękne wprowadzenie. No, powiem ci, że lista jest imponująca. Mam też tutaj trochę wypisanych osób, które fotografowałeś ze świata mody. Między innymi Izabela Fontana, Alessio Pozzi, Matteo Bocelli, czyli syn Andrea Bocelliego. Tak, zgadza się. Andre Lamoglia. Mhm. Tak, to są aktorzy, ci ostatni to akurat świeża sprawa, bo to są aktorzy z tego hiszpańskiego serialu Szkoła dla Elity, będącego sukcesem. Jakby jest duża oglądalność tego serialu i to była też świetna współpraca, tak, w Hiszpanii. Zaraz będę to drążył, te poszczególne tematy. Dzisiaj spotykamy się przy okazji twojej wizyty w Katowicach, gdzie też jesteś właśnie po realizacji sesji. Co to było? Możesz zdradzić? To jest tak, że właściwie od roku pracuję nad swoim indywidualnym projektem, który mam nadzieję będzie miał zwieńczenie w Galerii Sztuki i fotografuję seksworkerów. Ale w trakcie pracy? W trakcie pracy myślę, że bym nie chciał, bo by mnie to za bardzo peszyło, ale nie, właśnie projekt jest o tym, o przekraczaniu intymności i mnie interesuje to, jak oni żyją, kiedy nie muszą epatować seksualnością i projekt jest o tym, że chciałbym, żeby mi pokazali trochę swojego świata prywatnego, który jakby de facto nie jest na sprzedaż. Bo walutą w ich przypadku jest cielesność, seksualność, a nie, no jakby nie każdy wpuszcza do swojego prywatnego życia. Więc ja tu pytam o intymność, ale nie taką intymność stricte cielesność, seksualność, tylko właśnie chcę zobaczyć, jak żyją, jak wygląda ich mieszkanie. No a przy okazji dochodzi do fajnych rozmów, bo oprócz zdjęć będzie też to taki mini reportaż, albo może wywiad, jeszcze nie wiem, w jakiej konwencji to ugryzę. No i pokazują mi, jak żyją, ale też widzę to, jak bardzo są przesiąknięci tą seksualnością i czasami nawet trudnością jest dla nich ubranie się i pozowanie po prostu w ubraniu w takim naturalnym wydaniu. Bo myślę, że są tak już przesiąknięci tym swoim wizerunkiem takiej mocno seksualnym, że źle się czują w takich normalnych wydaniach. Czyli pokazujesz gościa w pracy ogiera, takiego łysego z Brazers, który się tam pręży, versus gość, który lubi sobie założyć kapcie, wejść pod kocyk, zrobić kakao i ogląda Netflixa na przykład. No właśnie to wygląda tak, że ja daję im przestrzeń na bycie sobą i tak naprawdę wchodzę do ich mieszkania i pozwalam im aby jakby pokazali się z takiej strony, jakiej chcą. Jakby nie chcę ich oceniać pod żadnym kątem i nie chcę też, żeby w ogóle ten projekt artystyczny miał wymiar jakiś oceniający, tylko ja wchodzę, jeśli oni mówią, słuchaj, widzieliśmy twoje prace, weź mi zrób jakieś zajebiste akty, ja powiem, dobra, no to dawaj, robimy. A jeżeli oni powiedzą, no tak żyję i wiesz, zrób mi zdjęcie, karmię kota, to też zrobię taką fotę. Chodzi o to, że nie chcę nic narzucać, jakby, bo ten projekt jest dla mnie o tyle ważny, że no to jest też trochę o zaufaniu i budujemy to zaufanie. Oni mi ufają, wpuszczając mnie do tego swojego wnętrza, więc też nie chcę tego nadużywać, tak jakby. Staram się, żeby to był taki czysty układ. A jak wygląda taka wizyta u takiego sex workera? Przyjeżdżasz do niego, on cię wpuszcza do domu i najpierw sobie rozmawiacie, a ty w międzyczasie mówisz, dobra, to
nie wiem, zrobię ci zdjęcie, albo stań sobie tam, albo usiądź na fotelu, weź książkę do ręki, czy to jest, jak wygląda, wiesz, chodzi mi o sam fakt tej twórczej pracy i tego flow, który się tam tworzy. Bardzo różnie, to jest tak, że zaczynamy od kawy z reguły, wypijam z nimi kawę i w trakcie włączam dyktafon, o czym też mówię im na początku i to się dzieje samo z siebie i nagle mówię, dobra, no to weź stań tutaj, fajnie to wygląda, robimy zdjęcie. No jakby nie fotografuję ich w trakcie rozmowy, bo też nie lubię takich zdjęć, gdzie ktoś na przykład rozmawia i widać, że rozmawiał w trakcie zdjęcia, ale tak, ale cały ten proces tego, jak chcę ich pokazać, powstaje w danym momencie przy takim, wiesz, naturalnym flow, jaki sobie wypracujemy. Bo to też, wiesz, oni jakby, no, jest to jakieś tam przełamanie bariery takiej komunikacyjnej, jest to też peszące, mając przed sobą, wiesz, kogoś, kto jest dla wielu osób obiektem seksualnym i wiele osób też płaci pieniądze, żeby oglądać tę osobę nago. Mówię tutaj o kontach OnlyFans, na OnlyFansie, wiesz, to są też aktorzy porno, którzy jakby nie mają problemu z tym, żeby wrzucać swoje filmy do sieci i wiele osób, wiesz, jakby tam płaci za to, no. A powiedz mi, dużo osób bierze udział w tym projekcie? Właśnie tych sex workerów, sex workerek? Też to są kobiety? Tak, tak, tak. Też to są kobiety. Teraz w przyszłym tygodniu mam sesję, nie w przyszłym tygodniu, ale właściwie za kilka tygodni mam sesję z taką eskortką, która podróżuje po całej Polsce i po świecie. Niedługo też będę fotografował Dominę, czyli osobę, której płacą za to, żeby być niewolnikami. No to jest też ciekawe. Panowie, i to są panowie podobno, którzy piastują bardzo duże stanowiska w firmach. Czytałem kiedyś o tym, że jest to duży procent właśnie takich dyrektorów, którzy na co dzień zarządzają setkami osób, są twardzi, a po prostu potrzebują, żeby ktoś ich sponiewierał. Tak, to jest hit naprawdę, nawet z takiej perspektywy psychologicznej. I tak, i każda z tych postaci jest dla mnie fascynująca. No, mam za sobą sfotografowane 4 osoby, 2 kobiety i 2 mężczyzn w tym momencie. I to są, no mówię, ludzie, którzy jakby monetyzują swoją cielesność po prostu. To jest twój projekt autorski, artystyczny, a chciałbym trochę wrócić na tory komercyjne, czyli porozmawiać z tobą o tym, jak działasz sobie w tej branży modowej głównie, robiąc sesje okładkowe do różnych prestiżowych magazynów. Kiedy robiłem sobie research, to zwróciło moją uwagę twoja taka jakby zasada 900 sekund. Możesz mi powiedzieć coś więcej o tym? Tak, to często o tym mówię. Uważam, że warto szanować swój czas, nawet na planach, a przede wszystkim na planach takich sesji zdjęciowych, kiedy parę osób pracuje na sukces takiej sesji i tak naprawdę warto to podkreślać, bo to jest praca zespołowa, jest stylista, jest stylista fryzur, jest make-upistka, czasami jakiś dyrektor artystyczny i to jakby wszyscy wrzucamy jakąś cegiełkę do tego wspólnego projektu. Oczywiście jest tak, że to później ja głównie jestem podpisywany pod takim zdjęciem, natomiast no, zawsze siłą tego zdjęcia jest zbudowanie odpowiednio mocnego zespołu, który pomaga ci przy tego typu projektach. I wracając do tych 900 sekund, czyli 15 minut, to jest tak, że uważam, że w ciągu 15 minut powinno powstać przynajmniej jedno dobre zdjęcie. I jeśli ono nie powstanie do tego czasu, to już wchodzimy w jakiś tam proces lepienia, które niekoniecznie jest fajny, jest często frustrujący i wzbudza jakieś niefajne emocje z dwóch stron, bo jakby rzeźbienie jest niefajne. Ja uważam, że w ciągu 15 minut można zrobić naprawdę dobre zdjęcie, a już jakby ten dalszy czas to jest już takie na siłę, jakby wiesz, męczenie się. A często ci się zdarza zmieścić? Tak, jak najbardziej. Ja w ogóle, tak jak mówię, bardzo szanuję swój czas i czas ludzi, z którymi pracuję i uważam, że naprawdę jeżeli człowiek intuicyjnie czuje, że zrobił coś dobrego, w sensie, że już ma ten zamierzony efekt, to nie ma co na siłę jeszcze, wiesz, męczyć się nawzajem po prostu. I to nie wynika, wiesz, żeby było jasne, to nie wynika z jakiegoś braku perfekcjonizmu czy profesjonalizmu, wręcz przeciwnie. Ja uważam, że
racjonalne jest szanowanie swojego czasu. I stąd uważam, że jeżeli czuję, że już zrobiłem jakby dobre zdjęcie, no to przebieramy się, robimy kolejną stylizację i tak dalej. To też może wynika z tego, że wiesz, że pracując przy sesji modowej musisz zbudować edytorial, na który składa się co najmniej 8 zdjęć. I każde zdjęcie to jest przybiórka, często poprawki make-upu czy włosów. No i to jest cały czas jakby praca, wiesz, intensywna, gdzie jakby no czas takiej sesji zdjęciowej wynosi plus minus 8 godzin, żebyśmy się wyrobili przy tych jakby 8-12 lookach. Ale zdarzyły mi się takie hardkorowe sytuacje, jak właśnie sesja na przykład w Paryżu, gdzie modelka, zresztą ikona światowego modelingu, słynna modelka lat 90. Izabeli Fontana, spóźniła się 5 godzin na plan sesji zdjęciowej. A żeby było jasne, no to studio jest wynajęte na konkretną ilość godzin, gdzie przybywa ekipa, rozkłada się z make-upem, ze światłem i tak dalej, więc to jakby nie jest kwestia taka, że ona przyjeżdża i od tego momentu, kiedy przyjedzie na plan, jest 8 godzin, tylko zostały wam 3, tak? Dokładnie tak. No jakby nikt na mnie też nie zrobi prezentu ze studia i nie powie, dobra, to liczymy was odkąd tutaj jakby przyjedzie gwiazda na plan, tylko to z reguły jest tak, że jest ten plan zdjęciowy zaplanowany od początku. No i tak, no i musieliśmy się sprężyć i zrobiliśmy tę sesję w jakąś godzinę tak naprawdę i no to była hardkorowa sytuacja, ale ja wiedziałem, że pracuję z petardą, z bardzo dobrą modelką, sam też jakby jestem szybki w pracy i byliśmy zadowoleni oboje z efektów, no ale to był ciężki dzień, nie ukrywam. A jak już jesteśmy przy takich sytuacjach właśnie ekstremalnych, można by tak powiedzieć, to jak akurat przy tej pani Fontanie, to jak przyjechała, to było na zasadzie, przepraszam was bardzo, spóźniłam się, wiem, okej, ale spinam tyłek i ciśniemy z tym, czy było generalnie dalej gówno pod nosem, marudzenie i robienie jakichś tam, wiesz, problemów. Wiesz co, marudzenie może nie, ale też jakieś, nie było też jakiegoś kajania się specjalnie. No jakby wszyscy wiemy, że z tymi gwiazdami wielkiego formatu bywa różnie. Ja też nie chciałbym jakoś specjalnie krytykować, bo to też świadczyłoby o mnie, ale no jakby są, czasami są różne warunki pracy. Są hardkorowe i mniej hardkorowe. Natomiast oczywiście ona przyjechała uśmiechnięta i to bardziej zadaniem agenta było tłumaczenie się, dlaczego gwiazda się spóźniła. Więc ta, wiesz, ta czarna robota, wiesz do kogo zawsze należy. Tak. Rozumiem. Sam niejednokrotnie byłem w takiej sytuacji. No właśnie. Bo tutaj gwoli jasności z Dawidem znamy się no już w sumie sporo, bo jak tak patrzyłem, to od chyba w 2016 się poznaliśmy przy projekcie, kiedy Dawid realizował wideoklip dla jednego zespołu, który menadżerowałem. Do tego wątku akurat jeszcze wrócę, bo chciałbym jeszcze, jak już jesteśmy przy sesjach zdjęciowych właśnie takich komercyjnych. Ja wiem, że teraz jakby twoja pozycja jest zupełnie inna i w momencie, kiedy jesteś fotografem, to masz swoją działkę do zrobienia, ale zastanawia mnie aspekt samej produkcji sesji, a wiem, że też w przeszłości produkowałeś je od A do Z i chciałbym cię właśnie o to zapytać. Jak wygląda proces produkcji takiej sesji od momentu, kiedy pojawia się klient, czyli albo komercyjna marka modowa, albo redakcja, która zleca ci produkcję sesji. Mógłbyś przybliżyć trochę, jak to wygląda? To jest bardzo różnie. Jak pojawia się klient, jest to tyle lżej, że masz budżet na to, żeby spiąć wszystko. Najgorzej jest, jak robisz coś, wiesz, starasz się zrobić coś dobrego, a nie masz na to budżetu i musisz świecić oczami po ludziach albo wchodzić w jakieś barterowe układy, a wiadomo, że takie były początki. Miałem swój zespół, gdzie jakby każdy z nas dawał swój wkład i swój talent w pracę, ale wszyscy pracowaliśmy za darmo. Opłacenie studia było po mojej stronie z reguły, bo to ja robiłem zdjęcia. Natomiast przy takich większych projektach, kiedy wchodzi klient, kiedy jest budżet i
kiedy to na moich barkach jest produkcja takiej sesji, jest to dużo łatwiej, bo po prostu wynajmujesz studio, ustalasz, czy jakby, czy to ty też powinieneś odpowiadać za catering, czy nie. Jakby, no, wiesz, to jest kwestia wykonania. Czy możesz sobie wynająć ewentualnie kogoś takiego kierownika produkcji, załóżmy, który spina te wszystkie techniczne kwestie. Bo też nie możesz być od wszystkiego. Ja też jakby z perspektywy czasu staram się zajmować głównie fotografią i skupić się na tym. Natomiast produkcja z mojej strony w tym momencie wygląda tak, że jeżeli przychodzi komercyjny klient, no to on pozwala mi wchodzić na plan pracy ze swoim zespołem. I po mojej stronie jest wynajęcie odpowiedniego studia lub ustalenie wspólnie z klientem lokacji, no i zebranie zespołu, który będzie pracował na planie, czyli scenograf, wiesz, jakby scenograf, i cały beauty team. Asystent twój, który jest bezpośrednim. Asystent mój, gaffer, osoba też od cyfry. To jest tak, że ja wchodzę na plan z trzema osobami w tym momencie. Oprócz tego jest często scenograf, stylistka ze swoim asystentem, zespół beauty. Czyli make-up, fryzjer. Dokładnie tak. I wiesz, suma summarum, no to jest zawsze minimum 10 osób na planie. Mhm. I zdarzyło mi się produkować też nawet ostatnio kilka rzeczy, ale to jest też w tym momencie duży przywilej, jak klient ci ufa na tyle, że pozwala ci wchodzić ze swoim zespołem. Mhm. Bo jakby ma zaufanie do ciebie, zna efekt twojej pracy i jakby wpuszcza ciebie i twoich ludzi. No tak, z drugiej strony ja też sobie nie wyobrażam sytuacji, że nie wiem, klient będzie ci narzucał asystenta na przykład. Asystenta to nawet nie ma szans, żeby mi narzucał, bo to jest tak, że ja już od wielu lat pracuję ze swoimi ludźmi od światła i nawet nie ma takiej opcji, że ktoś by chciał, żebym wszedł z kimś innym na plan, ale czasami zdarzają się sytuacje, że gwiazda może mieć kaprys, że nie chce na przykład danego beauty teamu, bo na przykład ma swój zespół, z którym pracuje. No i wtedy na przykład redakcja czy klient musi się na to zgodzić. No i dla mnie to też jest okej, bo skoro oni jakby mają wypracowane flow, to jakby nie mam z tym problemu. Ale rzeczywiście jakimś tam przywilejem i miło jest, jak klient pozwala mi na wejście na plan ze swoim zespołem. A jak nie produkujesz sesji, tylko jesteś fotografem, to rozumiem, że to wygląda w ten sposób, że dzwoni do ciebie producent, zaprasza cię na spotkanie, przedstawia ci koncepcję mniej więcej i częściej zdarza się tak, że tobie zostawia ten twórczy aspekt, czyli wymyślenie koncepcji całej na podstawie oczywiście jakichś tam założeń briefowych, czyli co chcą osiągnąć. Czy na przykład mają gotowy patent i po prostu potrzebują gościa, który zrobi im to dobrze? To jest bardzo różnie. Z reguły jest tak, że w tych większych magazynach modowych mają swój jakiś tam wstępny koncept, ale ja się zawsze od niego odbijam i przygotowuję swój moodboard. I to są później wspólne kole zarówno z gwiazdą, z którą się fotografuję, jak i z redakcją. I wspólnie jakby ustalamy kierunek. Ale zawsze się odbijam od ich pomysłów, staram się coś swojego zaproponować. Byłoby to takie odtwórcze, jak wiesz, jak robisz tylko to, co ci każą. Jak dostajesz benchmarki albo referencje i mówią, no my chcemy coś takiego, no to wiadomo, że gdzieś tam zawsze lepiej znaleźć jakieś rozwiązanie, które podkreśli twój styl. Tak, i mieć taką przestrzeń dla swojego jakiegoś tam spełnienia artystycznego i swojej kreatywności. Więc fajnie jest się odbijać od takich rzeczy. No i często wspólnie dochodzimy do fajnych rozwiązań i z reguły te pomysły są bardzo miło przyjmowane. A jak szukasz inspiracji do sesji? Jak powstaje pomysł w twojej głowie? Masz coś takiego, że cały czas gdzieś tam masz uszy, oczy szeroko otwarte i czerpiesz z rzeczywistości, która cię otacza, czy raczej skupiasz się na projekcie, że masz do zrobienia, do wykonania sesję i dopiero wtedy gdzieś tam zasiadasz, nie wiem, raczej nie zakładam, że przeglądasz Pinteresta, żeby sobie znaleźć inspirację, ale chodzi mi o to, właśnie ten proces twórczy, jak wymyślasz ten kierunek, w którym chciałbyś iść. Wiesz co, nie mam problemu z mówieniem tym, że też zaglądam na Pinteresta, bo uważam, że Pinterest jest fajną bazą inspiracji i jest, nawet sam swoje zdjęcia znalazłem na Pintereście, ktoś jakby wrzucił, więc jakby Pinterest jest super sprawą i można stworzyć taką fajną mapę, taki moodboard jakby koncepcji zbliżonej do jakichś tam referencji
rzeczy fotograficznych, ale wiesz, ale często się też wrzuca w takich referencjach, czy obrazy, czy architekturę, żeby pokazać styl, czy po prostu rodzaj światła, więc to nie jest tak, że w referencjach wrzuca się głównie zdjęcie, które ma być, wiesz, w podobnym stylu, czy coś takiego, bo to nie miałoby sensu, ale jakieś takie pokazanie klimatu, właśnie moodboard służy pokazaniu klimatu bardziej, a co mnie inspiruje? Wiele rzeczy mnie inspiruje, nie mam jakiejś takiej określonej rzeczy. Ostatnio byłem na wakacjach w Dubaju i Dubaj mnie inspirował, architektura i w ogóle, wiesz, sama możliwość odetchnięcia na chwilę i takiej zmiany przestrzeni, więc tę inspirację można znaleźć naprawdę wszędzie i często jest tak, że taki moodboard buduje się patrząc też na osobę, którą będziesz fotografował, bo no wiadomo, na przykład jeżeli jakaś osoba jest bardzo eko, to wiesz, że nie poszalejesz z jakąś scenografią w stylu plastik, wiesz, i tak dalej, tylko często trzeba się jakoś tam rozumieć i patrzeć na kontekst szerzej, bo jakby to jest istotne, że jeżeli na przykład pracujesz z kimś, kto wiesz, nie lubi koloru czarnego, no to wiesz, że jakby to będą kolorowe stylizacje czy coś, no jakby to wszystko jest kwestia do dogadania, no i trzeba patrzeć szerzej. A tworzysz sobie jakiś portret psychologiczny osoby, którą fotografujesz sam, a potem ewentualnie konfrontujesz to podczas rozmowy? To jest tak, że no, na przykład jeśli fotografuję modelkę, no to sprawdzam, z kim ona pracowała wcześniej, jakie kampanie robiła, na jakim jest etapie swojej pracy, czy jest doświadczoną osobą, bo to też jest istotne, bo jakby pracujesz z różnymi osobami na różnym etapie doświadczenia zawodowego. Więc sprawdzam to, a w przypadku na przykład osoby, która jest rozpoznawalną gwiazdą, to też przeglądam jej jakieś dotychczasowe sesje, które miała i staram się wtedy pokazać ją w innym świetle niż dotychczas. Cały czas szanując tę postać i mając z tyłu głowy, że chcę ją pokazać w jak najszlachetniejszy sposób, ale szukam jakiegoś takiego rozwiązania, żeby pokazać ją w taki sposób, w jaki świat jej do tej pory nie widział. Bo dla mnie to też jest element taki nobilitujący, jeśli gwiazda mi na tyle ufa, że wchodzi w moją konwencję i daje się porwać tej konwencji i mówi, dobra, tego nie miałam dotychczas, to zróbmy to, zobaczymy. Może będzie rzeczywiście spoko. I to jest taki kredyt zaufania, o który ja zawsze walczę na sesjach. I miło mi, kiedy ta druga strona się na to godzi, bo wtedy wiem, że możemy stworzyć naprawdę fajne, inne rzeczy, takie bardzo oryginalne, bo czymś innym jest robienie setnego portretu, wiesz, na białej ścianie, a czymś innym zmiana konwencji, więc na przykład jeśli gwiazda była kojarzona z tym, że wiesz, że make-up non-stop, że jakby ten, no to zerwimy z tym jakby konceptem, zróbmy ciebie bez make-upu, bo świat cię nie widział bez make-upu. No jeśli wchodzi w to, to jest super. A ciężko zbudować taką właśnie takie zaufanie, taką, no w zasadzie można by śmiało powiedzieć, że więź, no bo jednak robienie fot, to gdzieś tam odkrywanie siebie, jest to trochę nawet, można by powiedzieć, intymna sytuacja, kiedy stajesz naprzeciwko fotografa i musisz gdzieś tam zapozować, otworzyć się, pokazać jakąś tam swoją inną stronę? No to wszystko polega na wyobraźni, wydaje mi się, tej drugiej strony i też na takiej akceptacji siebie. Bo jeżeli ktoś ma kompleksy, to no, nie uciekniesz od tych kompleksów i nie będzie na tyle otwarty, żeby współpracować, bo cały czas z tyłu głowy będzie miał to, że może zostać pokazany źle. Więc ja staram się zawsze rozmawiać wcześniej, nie wiem, napić się przysłowiowej kawy, jeśli jest taka możliwość i po prostu wprowadzić jakoś do tego świata i wtedy widzę, czy ta osoba, wiesz, jest pewna siebie, czy tam jakby wychodzą na, wiesz, jakieś kompleksy, ale też nie chcę mieć w sobie takiej misyjności, bo o tym też się mówi głośno, że wiesz, że jakoś się tą osobę jakoś ta osoba ufając ci poddaje się tej konwencji, ale
Ale to jest też tak, że no, ja nie zmienię ich sposobu myślenia. Jeśli ja uważam, że ktoś wygląda super na tym zdjęciu, a na przykład bohaterka mojej sesji mówi, że nie, bo ona widzi jakieś tam coś duże czoło, to jak ja mam z tym walczyć, skoro ja tego dużego czoła nie widzę, a staram się też być obiektywny i wiesz, i cały czas mówić, że wygląda super, no ale to jest jakaś taka droga, którą każdy indywidualnie musi przepracować. To już jakieś takie aspekty psychologiczne wchodzą w grę, takiej samoakceptacji, świadomości siebie i tego typu spraw. Ale zdarzało mi się pracować z takimi celebrytkami, które na przykład mówiło, że nie, że jakby no czoło tragedia. I ja patrzę na to zdjęcie milion razy, konfrontuję to z ekipą, która za mną stoi i what the fuck, jakie czoło tragedia, wszystko jest dobrze. Więc wiesz, ale zdarzyło mi się też mieć jakieś takie prośby na zasadzie, no dobra, no to tutaj, tu i też jakby historia dotyczy czoła, żeby było zabawniej. I była, wiesz, prośba o to, żeby zmniejszyć czoło, więc ja tłumaczę, że słuchaj, jakby no ja nie jestem lekarzem, nie jestem chirurgiem, jestem fotografem, jak ja mam ci zmniejszać czoło? Wyglądasz super i to jest moja jakby, wiesz, tyle mogę zrobić. Staram się też nie ingerować właśnie w zdjęcia w taki sposób. Wiesz, mnie na przykład strasznie to jakoś nie godzę się na taki jakiś intensywny retusz, który, wiesz, robi z 50-letniej kobiety nastolatkę. Mhm. A sam retuszujesz zdjęcia, czy masz też człowieka, którego nadzorujesz w procesu? Mam człowieka retuszera i zlecam z reguły. Uważam, że każdy powinien mieć swoją taką, wiesz, przestrzeń zawodową i być specjalistą w swoim zakresie. Dlatego jakby też przekazuję zdjęcia do retuszu, ale staram się je sam wywoływać. Czyli sam jakby nadaję kolor i tak dalej, a później jeżeli jest jakieś tam delikatne czyszczenie na zasadzie, wiesz, wygładzenia pewnych rzeczy, ale w taki bardzo minimalistyczny sposób, to się na to godzę. A zdarzały ci się sytuacje, kiedy miałeś ciężką przeprawę przy retuszu zdjęć albo gdzieś tam jeszcze na etapie preselekcji, akceptacji fot, że po prostu rozdzierałeś koszulę i mówiłeś, nie, no to musi przejść, a artystka, celebrytka mówiła, że no fucking way. Znaczy staram się wtedy to zwalić na redakcję i totalnie nie uczestniczyć w tym procesie, bo no miałam taką sytuację, że po prostu celebrytka mi wchodziła na głowę i stwierdziłem, nie, jakby dość, absolutnie. I wiesz, ustawiała na każdym kroku mojego gafera, twierdząc, że się lepiej zna na oświetleniu. Gaffer to gwoli ścisłości osoba, która się zajmuje światłem na planie, tak. I wiesz, i ustawiała mojego gaffera, albo na przykład, wiesz, zrobiliśmy fotę i no jakby zdjęcie wyszło bardzo spoko, a ona robi sobie selfie i robi coś na zasadzie, ja tak nie wyglądam, ja wyglądam tak. I kurde, wiesz, po prostu głowa kwadratowa, nie wiesz, jak z tą osobą walczyć. A wiesz, no, można robić selfie sobie też, to wiesz, sobie z dwumetrowej ręki z góry, gdzie jakby rzeczywiście nie widać drugiego podbródka i tak dalej. No są na to sposoby, a jak ktoś już jest influencerką i zna te metody, to wie, jak ładnie oszukiwać ludzi. Więc no, dziewczyno, no wyglądasz tak i możesz wyglądać tak, jak zrobisz sobie, wiesz, zdjęcie z góry. Więc jakby no, dochodzi do różnych takich zabawnych sytuacji, ale staram się mieć w sobie jakiś taki luz. Chociaż ten plan zdjęciowy, o którym teraz mówię, był takim trudnym planem, gdzie ja, wiesz, stwierdziłem, że już mam dość, że schodzę z planu, bo po prostu rzeczywiście ta celebrytka co chwilę mnie ustawiała tam i to by mi się zdarzyło pierwszy raz w ogóle w życiu, taka sytuacja. I myślę sobie, no nie, no ja rozumiem, że jakby, wiesz, że można zakłamywać rzeczywistość, wrzucać jakieś zdjęcia z Facetuna na Instagram i wierzyć w to, że się tak wygląda, ale no to jest już dla mnie too much, jeżeli wiesz, jeżeli co chwilę ustawia gości, którzy się znają na oświetleniu, że jakby wiesz, ona wie lepiej jak zrobić światło, no to jest już takie słabe, świadczy też o braku pokory i no nikt nie chce współpracować z takimi osobami, więc miałem taki moment zawahania, że powiedziałem, że schodzę z planu, po czym ingerowała redaktor naczelna na przykład magazynu i dzwoniła do mnie i mówi, Dawid, proszę wróć i tam jakby wiesz, porozmawiajcie, może coś zmienicie. Więc trochę machnąłem ręką i zrobiłem tą sesję w takim, nawet bym powiedział, nie moim stylu. Tam może jedno zdjęcie było w mojej estetyce, a reszta już była taka, że po prostu, wiesz, no nie chciałem robić kwasu dla tytułu, z którym pracuję, ale ręce mi opadały na planie.
miałem też taką sytuację, że w ogóle świetne zdjęcia, wiesz, wchodziłem do wody ze znanym muzykiem i co? I później wybór tych zdjęć padł taki niekorzystny, a sesja sama w sobie była moim zdaniem zajebista, a zdarza się też tak. Ale niekorzystny ze względu na właśnie wybór, wybór jakby już samego zainteresowanego. Tak, tak, że... tak. I wiesz, i to jest też właśnie słabe, bo wydaje mi się, że właśnie wchodząc i decydując się na taką współpracę, to jednak musisz trochę ufać osobie, z którą pracujesz. I jeżeli ta osoba jakby, wiesz, tłumaczy, że słuchaj, naprawdę świetnie wygląda, że to zdjęcie jest jakieś, rasowe, to wiesz, dlaczego by tego, dlaczego w to nie pójść? I czasami jest tak, że wiesz, że ja się pukam w czoło i żałuję, że na przykład selekcjonując zdjęcia i wysyłając, mam wrażenie, że ludzie mogą, wiesz, estetycznie myśleć podobnie. I daję jakieś tam, wiesz, 15 zdjęć zamiast wysyłając 10, czyli ograniczonej ilości do wyboru, nie? I to jest trochę, nauczyłem się teraz tego, że jakby już ta selekcja musi być dużo mniejsza i to muszą być też moje pewniaki, jeżeli wysyłam. No i na przykład ostatnio robiłem taki projekt, gdzie niestety były świetne zdjęcia robione w wodzie, bardzo sesja taka wymagająca, zarówno z mojej strony, jak i z wokalisty, z którym w ogóle się świetnie pracowało, bo jakby w ogóle nie narzekała, wiesz, to było, była jesień, wchodziliśmy do, nie, masakra, to w ogóle zimna woda, ja sam w kąpielówkach byłem na planie, ale i to jeszcze to o trzeciej nad ranem. No dobra, ale to nie był basen zamknięty, tylko nie, jeziorko? Nie, no właśnie, wiesz, no show biznes wygląda też tak. No ja wiem. Więc chodzi się po zegrzu w slipkach też o trzeciej nad ranem i to nie jest wcale, wiesz, efekt imprezy poprzedniego dnia, tylko po prostu praca dla jakichś fajnych efektów wizualnych. Więc zdarza się też tak, no. Tak to wygląda. Ale to trochę smutne, że ja akurat, kiedy też brałem udział w różnego rodzaju sesjach zdjęciowych, to też fajnie, jeśli osoba, która jest fotografowana, reaguje właśnie. Może nie tak hardkorowo, jak ta celebrytka wspomniana przez ciebie, tylko gdzieś tam bardziej delikatnie albo konstruktywnie. O, może w ten sposób, że gdzieś tam po każdym ujęciu gdzieś tam sobie zerka na podglądu ciebie i już tam na tym etapie zaznaczacie sobie gwiazdką, które zdjęcia są spoko, albo też gdzieś tam prosi jakąś korektę światła, a nie na zasadzie, że ktoś kiwa głową i wszystko mu pasuje, a potem się okazuje, że wywraca projekt do góry nogami. Nie? No, to jest najgorsze, ale wiesz co, właśnie ja staram się pokazywać od razu zdjęcia na planie, żeby ta osoba widziała i czuła się też w miarę komfortowo, była bardziej elastyczna w pozowaniu. Więc to jest tak, że rzeczywiście ja jakby daję przestrzeń do tego, żeby ta osoba czuła się dobrze u mnie na planie. Natomiast nie lubię takiego wypunktowywania zupełnie bez sensu, bo kiedy gra światło, kiedy gra, wiesz, kiedy jest na planie profesjonalny zespół, to nie rozumiem takiego wypunktowywania, które wynika z kompleksu danej osoby, bo to jest już jakiś taki głębszy problem, wiesz, który każdy musi na swój sposób jakoś przepracować. Ale tam wszystko się zgadzało, wiesz, jeśli chodzi o profesjonalizm ekipy i tak dalej. Tylko no mówię, po prostu kaprysy czasami, nie? Pojawiają się na planie i są niefajne. A masz jakieś ulubione osoby, z którymi najlepiej robić się sesję? Znaczy nie mówię o zespole. Nie. Doprecyzowując, mówię o artystach, gwiazdach, celebrytach. Tak, mam, są takie osoby, z którymi się lubimy i nam się fajnie pracowało. Bardzo dobrze mi się pracowało z Dodą. Uważam, że jest mega profesjonalna, jeśli chodzi o... Bo ty robiłeś dla niej okładkę płyty do Rota, nie? Tak, tak. To była płyta, którą wydała z orkiestrą i jakby zgodziła się też na jakiś taki trochę pokazanie się z innej strony, bo to była sesja bez make-upu. No właśnie, ona była bardzo delikatna. Bardzo. I w kontekście Dody i tej jaskrawości, którą ona prezentuje, ona jest wyzywającą jakby w ogóle osobą, to też miałem taką refleksję, że mówię, kurczę, no jak nie Doda w ogóle z tym koniem, na tej łące. Tam konia nie było akurat. Nie? Okej, okay, ale... ale był fortepian w A, dobra, no to przepraszam. To w każdym razie, może mi gdzieś tam to pomyliłem
konia z fortepianem, okej. Okay. Ale jakby natura i ona była w takiej też nie, jakby zakrywającej ciało tak, kiesce, tak, nie? Znaczy wiesz, no, niej... Doda ma bardzo, miała bardzo określony wizerunek, który konsekwentnie budowała. My chcieliśmy zerwać trochę z tym, świadomie, no bo jakby to oczywiście były konsultacje i jakby Doda też chciała czegoś innego, więc jakby zgodziła się na taką romantyczną sesję właśnie w takiej baśniowej aurze, wiesz, tego lasu, zieleni, mgły, w długich takich, wiesz, fajnych sukienkach. I podobało mi się to, bo mi się w ogóle z nią super pracowało. Wiesz, to jest też tak, że jeżeli ktoś godzi się na twój koncept, jest otwarty i na zasadzie słuchaj, jesteś zdolny, kreatywny, rób jak uważasz, ja jestem otwarta, to jakby dochodzi do fajnych naprawdę sytuacji i ona finalnie chyba też była zadowolona z efektu. No jakby to była super sesja, taka właśnie przełamująca trochę konwencję. Bardzo jestem z niej zadowolony właśnie przez ten element takiej baśniowości, wiesz, że się jakby to było było takie bardzo, bardzo inne, romantyczne i klimatyczne, no. To, żeby nie wyjść na ignoranta, to teraz mi się przypomniało, że skojarzyło mi się to z koniem, ponieważ to zdjęcie, jak sobie robiłem research, to było zestawione z sesją z Kasi Sokołowskiej. Ona była z koniem, no tak? Tak, tak. Tak. Uff, dobra, wybrnąłem. powiedz mi, Doda do siebie przyszła i dała ci totalnie wolną rękę, na zasadzie wymyśl coś, czego jeszcze nie było i pokaż mi właśnie z takiej strony, z której jeszcze nie byłam, nie pokazałam siebie, czy miała jakieś tam założenia takie wyjściowe? Nie, no to było na takiej zasadzie zróbmy coś innego, ciekawego. Wiesz, ona jest jakby też, szuka jakichś takich niebanalnych pomysłów i dlatego jakby warto ją jest też zaskoczyć, jeżeli ona widzi, że czujesz jakiś temat i chcesz zrobić coś inaczej, no to jakby super, wchodzi w to. No i tak doszło do tej współpracy. No jakby to wspólnie ustaliliśmy ten moodboard i ona się oczywiście na niego zgodziła i go zaakceptowała, ale to był mój pomysł z tym fortepianem w Bluszczu. Ciężko było produkcyjnie to ogarnąć? Tego nie wiem, bo ja po prostu tam fotografowałem, ale ciężko było pod tym względem, że to była praca na planie teledysku. Okay. Co też jest czymś takim, wiesz. No tak, bo musisz dzielić się. Musisz się dzielić, nie? I to jest tak, że wiesz, ekipa filmowa niechętnie się dzieli, wiedząc, że jakby robił ten dłuższy obrazek, a to jest też tak, że fajnie mieć czas dla swojego, no jakby wiesz, żeby mieć czas na zrealizowanie też jakby swojej pracy, a jest to bardzo trudne w takich wypadkach, jak jest, jak robi się dwie rzeczy naraz. A no. Druga kwestia jest taka, że jest inne światło, nie? No bo filmowcy używają innego światła, a ktoś przy statycznych zdjęciach robi... Jakby to jest przestawka po prostu. Tak, to różnie, bo można robić też na tym świetle stałym filmowym, a można też robić na błysku, to wszystko zależy od konwencji, no ale no, nie dzielą się wtedy światłem, tylko przyjeżdżasz ze swoim sprzętem, no tak, więc to jest jakby też, wiesz, to jest trudne, dlatego niechętnie godzę się, powiem szczerze, na pracę, gdzie jest jakby w trakcie teledysku trzeba coś zrobić, no. A jeszcze w ogóle jakby odmawiam, jak artysta mnie prosi, żeby zrobić mu i klip, i sesję. A powiedz mi, miałeś czas gdzieś tam na etapie PPM-u, czyli tam preprodukcyjnych rzeczy, żeby się dogadać z tą ekipą filmową, czy to było na zasadzie bardziej, że Doda powiedziała, dobra, przyjedziesz i na bank wszystko będzie spoko i robimy i w ogóle nie ma gadania? Nie, no nie mieliśmy czasu, żeby się dogadać. Nie mieliśmy czasu, dlatego, że też ja bezpośrednio nie kontaktowałem się z nikim z tamtej ekipy, tylko z Dorotą rozmawiałem. Mhm. Więc to jest tak, że ona nawet mi wysłała pineskę w których krzakach grają. W których krzakach, wiesz, robimy sesję. A są tacy artyści, dla których jesteś must have i stawiają warunek, że musi być Dawid Klepadło i tylko on robi zdjęcia? Tego bym sobie życzył, być może są. No zdarzyło mi się parę mieć takich współprac, tak, gdzie jakby gwiazda walczyła o to, żebym ja był na planie, ale to jest też tak, że są czasami mury nie do przeskoczenia, chociaż prawda jest taka, że gwiazda ma ostateczne zdanie. Okej, okay, a pytając z drugiej strony, masz jakąś swoją muzę, która cię tak bardzo inspiruje i dla której jesteś, wiesz, w stanie rzucić wszystko i tak jak miał Andy Warhol albo inni znani artyści, fotograficy, fotografowie, że gdzieś tam w przypadku tych topowych nazwisk amerykańskich na przykład zawsze się mówi, że ta modelka to była muzą tego fotografa.
Wiesz co, no, nie wiem, czy mam swoją muzę. Mam osoby, z którymi bardzo lubię pracować i z którymi zdarzyło mi się parę razy pracować i zaprosić do jakichś tam nawet wspólnych projektów. Na przykład z Julką Kuczyńską z MaFashion bardzo dobrze nam się pracuje, mamy fajny workflow. Ja akurat też muszę tutaj dodać, że procedowałem kontakt z tobą, bo pierwszą okładkę robiliśmy chyba dla Glamura, czy dla Joya? Dla Joya, no potem dla Fashion Magazine, jedna z chyba z najlepszych okładek MAF. Oczywiście było ich tam dużo, skromnie. Ale pamiętam, że ona była przeszczęśliwa i mega zadowolona z tej sesji chyba w tym pałacyku, gdzieś tam pod Warszawą. Tak. Super to wyszło. No i ostatnia to właśnie cypryjskie L'Officiel. Tak, to teraz niedawno, kiedy byliście też w Dzień Dobry TVN. Tak, byliśmy w Dzień Dobry TVN. Super też sesja, fajny wyjazd, więc ekstra wspomnienia mamy z tego pobytu i z tej pracy. Więc no jest tak czasami, że z kimś ci się bardzo dobrze pracuje. No mógłbym wymienić też właśnie Dodę wśród tych osób. Też lubię z nią pracować. Mógłbym wymienić Magdę Boczarską. Z Magdą poznałem się na planie filmu Heaven in Hell. No to fotosy robiłeś tam. I robiłem tam fotosy, tak. Ale też bardzo się polubiliśmy i lubimy ze sobą pracować, mam wrażenie. Więc jakby no jest parę takich nazwisk. Czyli wracają do ciebie. W sensie jak tam... Wszystko dobrze pójdzie i jest flow. I to jest bardzo miłe, jeżeli jakby później, wiesz, gwiazda do ciebie wraca i mówi, zróbmy coś jeszcze. Więc to jest takie, wiesz, fajne, nobilitujące i też świadczy o tym, że to, co robisz, ma sens, no. No bo jakby wypracowujesz jakąś tam więź. No, fotografia to jest troszeczkę też, wiesz... Troszkę też o zaufaniu, no, o ludziach, o jakiejś tam komunikacji. To nie jest tak, że wchodzisz, robisz te zdjęcia i wychodzisz, tylko po prostu jest to o relacji. Chciałbym teraz w takim razie zapytać już o taki aspekt czysto techniczny a propos zleceń, czyli jak to się odbywa, czy masz agenta, czy masz agencję, która się reprezentuje, czy kilka agencji w zależności od danego regionu albo danej działki, no bo wiem, że to różnie działa i teraz jest tyle możliwości reprezentowania twórców, takich jak ty. I chciałbym zapytać, jak wygląda to w twoim przypadku? To jest tak, że przez bardzo długi czas nie chciałem w ogóle mieć agencji, która by mnie reprezentowała, tylko miałem komfort taki, że ci klienci odzywali się do mnie bezpośrednio i udało nam się pracować wspólnie bez pomocy agencji. Niedawno rozmawiałem z jedną z agencji zagranicznych, z agencją w Dubaju i najprawdopodobniej dojdzie do współpracy, gdzie będą mnie reprezentować tam na tym rynku w całej Arabii Saudyjskiej. Więc to jest dla mnie duże osiągnięcie i fajny, myślę, etap w mojej pracy. Tak, jeśli chodzi o agentów, to myślę, że jakoś, no nie wiem, mam niespecjalnie duże doświadczenie. Miałem przez chwilę agentów, którzy zajmowali się jakoś może bardziej moim wizerunkiem i PR-em i też jakby takie osoby są mi potrzebne, bo jeśli chodzi o jakieś kontrakty, to na razie jest tak, że klienci odzywają się do mnie bezpośrednio, co jest bardzo fajne, a bardziej jakieś takie wizerunkowe rzeczy, jakby potrzebuję agenta do takich spraw, do załatwiania takich rzeczy, bo to jest też, że oprócz tej fotografii robię inne rzeczy, bo piszę też felietony, gdzieś tam się pojawiam w jakichś programach, więc tych rzeczy jest trochę i wtedy jest oczywiście potrzebna taka osoba, która jakoś tam to ogarnia, spina i rozmawia z tymi ludźmi. Czyli te wszystkie dotychczasowe realizacje tych wielkich okładek dla prestiżowych magazynów, to dopinałeś sobie sam. Tak, jak najbardziej. Mhm. A jak wyglądała ta droga do momentu, kiedy przyszło pierwsze takie poważne zlecenie, znaczy poważne? No nie chcę tutaj deprecjonować, bo wiadomo, że pewnie na danym etapie twojego rozwoju, twojej kariery ważne było każde zlecenie, ale kiedy masz taki, wiesz, groundbreaking, nie? W momencie, kiedy mówisz, kurczę, zrobiłem to i teraz masz poczucie, że już pójdzie z górki i to otwiera ci drogę do kolejnych pism, które
gdzieś tam biorą cię pod uwagę? Wiesz co, zrobienie pierwszej okładki jest takim przełomowym momentem, myślę, w zawodzie fotografa, ale też trzeba się liczyć z tym, że to nie jest moment, od którego będziesz odcinał kupony, bo jest bardzo dużo zdolnych ludzi, a jest to zawód wymagający i cały czas musisz udowadniać, że jesteś dobry. I to nie tylko, wiesz, udowadniać światu, ale udowadniać też jakby sobie, zaskakiwać samego siebie w tych projektach i w tym, co robisz. I wtedy te zlecenia same jakoś wpadają. Oczywiście proces był bardzo długi, bo wiesz, zaczynało się to od tego, że ja sam wysłałem mnóstwo maili. I te maile często spotkały się z brakiem odzewu w ogóle. Jakby była bardzo duża ignorancja ze strony redakcji i wiesz, i jest to jakieś takie dołujące i czujesz, że traci sens to, co robisz. Ale jakby, kiedy już jakby pokonasz te jakieś szklane ściany i je rozbijesz, no to wtedy jest łatwiej. Ale to nie jest tak, że siedzisz na laurach, tylko cały czas musisz czuć, że się rozwijasz. Właśnie jak gdybym nie szukał, nie inspirował się, to czułbym, że wiesz, że jakoś się nie spełniam. Bo to nie jest tak, że po prostu jestem fotografem szukającym cały czas. Jakby wiele rzeczy mnie inspiruje. Ja jeśli jakby nie mam zlecenia w danym okresie, to sam szukam dla siebie projektu, który by mnie jakoś spełniał zawodowo. Który byłby czymś obok tych projektów komercyjnych. Dlatego na przykład ten pomysł na sex workerów ostatnio. To jest jakby, wiesz, daje mi to dużo wiatrów w skrzydła, poznaję świetnych ludzi i też realizuje się. No jakby to, wiesz, robienie takiego reportażu nie jest moją estetyką, bo ja jednak wywodzę się z tej fotografii modowej, portretowej, ale jest to dla mnie wchodzenie w jakąś nową strefę, przekraczanie może trochę swojej strefy komfortu też w jakimś tam stopniu. No więc jakby tak to wygląda. A jak często robisz sesje? To jest taka sinusoida, że na przykład zbliża się, nie wiem, nowy sezon, czyli tam załóżmy wiosna, lato albo jesień, zima i wtedy nagle zaczyna dzwonić telefon, że odzywają się różnego rodzaju magazyny czy klienci z marek odzieżowych. Czy to jest to tak, że starasz sobie gdzieś tam ten kalendarz tak zapełnić, żeby mieć takie mocne punkty, że wiesz po prostu, że będziesz miał co robić przez najbliższe 3 miesiące? No wiadomo, że są sezony, gdzie można sobie mieć wrażenie, że coś zaplanowałeś, ale jednak w zawodzie freelancera, wiesz, często jest tak, że te rzeczy dzieją się spontanicznie i tak naprawdę mogę dzisiaj dostać telefon, że za tydzień robię jakąś kampanię. To nie jest tak, że jakby, wiesz, możesz rzeczy zaplanować z dużo wcześniejszym wyprzedzeniem. Wiadomo, że jeżeli robisz jakiś magazyn, to często rozmawia się już o tym projekcie wcześniej, dlatego że też rozmawiamy o gwieździe, która na przykład będzie na okładce danego magazynu. Teraz jakby będę robił projekt w lutym sesji okładkowej, znaczy projekt zdjęcia do okładki L'Officiela. To będzie L'Officiel Monaco i też już jakby z gwiazdą rozmawiamy parę miesięcy wcześniej, żeby do tej sesji doszło, bo wiadomo, każdy ma jakieś swoje zobowiązania. To jest akurat aktor, który gdzieś tam gra w filmie, więc on też musi sobie jakoś ten czas zarezerwować. Więc takie rzeczy robi się z wyprzedzeniem, ale często też dużo projektów wpada spontanicznie na zasadzie, nie wiem, za kilka dni robimy to i to, czy w to wchodzisz. Może za kilka dni to przesadzam, ale jest jakiś taki okres, nie wiem, tygodnia, dwóch, gdzie no właśnie miałem zapytać o sytuację, gdzie, czy miałeś na przykład taką sytuację, że ktoś zadzwonił i powiedział, stary, ktoś tam, nie wiem, znaczy ktoś tam, dany artysta cię chce, pragnie cię, musisz po prostu to zrobić, więc pakujesz aparat, sprzęt, wsiadasz w samolot i lecisz na drugi koniec świata. Albo chociaż do innego kraju. Gdyby zadzwoniła Britney Spears, to tak, polecam. Ale miałeś takie sytuacje i zrzucałeś je po prostu, bo nie miałeś czasu? Zrzucałem sesje ślubne. Okay. Gwiazd też. Mhm. Nie chcę rzucać nazwiskami, ale miałem takie propozycje i odmawiałem po prostu. Dlatego... Ale to była sesja już po ślubie w anturażu, czy to była reportażówka w trakcie wesela? No właśnie, wiesz, to oni chcieli to i to. I jakby dlatego jakby się może na to nie godziłem, bo jeszcze gdybyśmy rozmawiali o jakiejś takiej sesji, wiesz, wizerunkowej, fajnej, gdzie jest na to czas, to może bym się zgodził. Ale ja w ogóle nie robię jakby sesji ślubnych i weselnych. Dlatego, że nie czuję, że jest to dla mnie. Może na tym etapie pracy nie czuję, że jest to dla mnie. Aczkolwiek w przyszłości mam jakieś takie plany zawodowe. Właśnie to jest śmieszne, bo w ogóle jakby temat ślubów jest mi obcy, dlatego że się nie godzę na robienie tych zdjęć, ale myślę o założeniu agencji fotografów ślubnych. Okej.
Kuba Wojewódzki, jak rozmawia ze swoimi gośćmi i przepytuje aktorów, to ma taką teorię, że status aktora, jego pozycję ocenia się nie tylko po filmach, w których zagrał, ale po rolach, które odrzucił. I pytanie, czy w takim razie oprócz tej sesji ślubnej miałeś takie case'y, które powiedziałeś absolutnie no fucking way. Tak. Tak, tak, tak. I wiesz co, to wynika chyba rzeczywiście z takiej świadomości już swojej pozycji. Nie chcę, żeby to brzmiało absolutnie nieskromnie, bo uważam się jednak za skromnego człowieka w tej branży, ale tak, zdarza się tak, że, no to jest, że odmówiłam parę razy, bo to jest kwestia, wiesz, doświadczenia i już takiego szacunku do siebie. No i budowania wizerunku też, nie? Budowania tak, chciałbyś być postrzegany w branży. Dokładnie. Budowania wizerunku też jakby fotografa premium. To tak, to też na tym polega. Nie możesz łapać się wszystkiego. Ja zresztą uważam, że ludzie, którzy jakby podejmują każdą pracę, są tak naprawdę od niczego. W tym momencie wchodzę po prostu w dwa rodzaje projektów. Albo w projekty komercyjne, jakieś wysokobudżetowe, które mi się opłacają finansowo, albo w projekty artystyczne, które mogą być też projektami non-profit i w ogóle niepłatnymi, ale takimi, które dają mi satysfakcję, możliwość rozwoju. Lubię takie współprace po prostu, gdzie jakby dwie osoby coś wnoszą i dwie osoby godzą się na swoje warunki, jest ten kredyt zaufania i możliwość takiego, wiesz, artystycznego wyładowania się. A te odmowy wynikały z nazwiska osób, które ci proponowały tę sesję, czy z konwencji? Z osób, które miałbym fotografować. Wynikały jakby z... tak, jakby nie podobali mi się bohaterowie, których miałem fotografować, ale też odmówiłem ze względu na konwencję. Dlatego, że po wybuchu na przykład wojny w Ukrainie miałem zrobić okładkę do magazynu modowego i nie zgodziłem się na tą okładkę, jakoś nie wpisywała mi się idea, więc jakby oni szukali totalnie pomysłu, żeby to obejść, żebym też to jakoś zrobił, a czułem, że to nie jest ten moment na, jakby świeżo po wybuchu wojny czułem, że to nie jest moment na pokazywanie, wiesz, Louis Vuitton na okładce, tylko że ludzie w momencie takiego jakby dochodzi do zatrzymania, jest to moment jakiejś takiej refleksji i chcesz widzieć na okładce nawet magazynów modowych jakieś takie normalne osoby albo osoby, które jakby przeżyło może piętno doświadczenie tej wojny i na przykład moim pomysłem było zaproszenie do współpracy w ogóle starszych ludzi, którzy jakby, nie wiem, brali udział na przykład w Powstaniu Warszawskim. I jest tam jeszcze parę takich nazwisk i no niestety magazyn nie przystał na to, dlatego że nie ma żadnego komercyjnej wartości takiej okładki. Ale wiesz, jest coś takiego jak moment właśnie zatrzymania, gdzie moim zdaniem siłę wtedy napędza właśnie tego typu, wiesz, jakaś taka melancholijność, no nie, w takim momencie, bo masz dość patrzenia na te same twarze, które już często nic nie sprzedają, tylko po prostu ludzie chcą widzieć na okładkach osoby z sąsiedztwa, wiesz, i to może też jest jakiś taki pomysł, że żeby to tak normalizować, no żyjemy w czasach, wiesz, Big Brothera takiego, który sam sobie robi na wiesz, w social mediach. Wszyscy pokazujemy to, co chcemy. I to jest tak, że no, gwiazdy już wpuszczają tak bardzo do swojego świata, że stają się mniej ekskluzywne, no nie? Już jakby to w ogóle się zatarło, bo możesz sobie wysłać wiadomość na Instagramie bezpośrednio do osoby, która często sama prowadzi swój Instagram, a jest celebrytką. Więc to się zaciera i dlatego jest jakaś taka tęsknota za normalnością. Nawet w tej modzie, nie? Jakby chcesz już widzieć jakichś takich normalnych ludzi, normalne sytuacje i wiem, że jest też taka potrzeba ze strony ludzi. Czymś innym jest robienie, wiesz, jakiejś takiej konwencji, w którą wchodzimy, baśniowości i taka ucieczka od świata realistycznego, ale w momencie, kiedy ten realistyczny świat tak bardzo cię dobija, to się wtedy sprawdza, nie? Że jakby wchodzimy w jakieś konwencje. Ale uważam, że wszystko wynika z kontekstu. Czasami po prostu nie wypada jakby na siłę, wiesz, wchodzić w jakieś takie modowe rzeczy, kiedy nie wiesz, jak będzie wyglądał świat
za chwilę, nie? No więc, tak. Więc dochodzi też do takich sytuacji i odmówiłem oczywiście, bo tematyka była dla mnie za trudna na ten czas. Wynikało to z jakichś tam osobistych też przesłanek, więc odmówiłem ze względu na tematykę, ale odmówiłem też parę razy ze względu na bohatera, którego miałem fotografować, dlatego że stwierdziłem, że kurde, ja tej osoby nie znam. Jakiś influencer, ktoś, wiesz, myślałem, nie, no nie znam tej postaci, więc jakby w ogóle dlaczego mam, wiesz, robić okładkę z tą osobą. Tutaj nawiązując do tej wyjątkowej sytuacji związanej z wojną w Ukrainie i tego czasu, kiedy to się wydarzyło i jak świat na to zareagował, to myślę, że tego typu konwencje okładkowe, o której ty wspomniałeś, gdzie starałeś się przekonać redakcję do swojej konwencji, która była bardziej taka adekwatna może do sytuacji, to myślę, że też są dobrą okazją do zrobienia czegoś wyjątkowego pod takim względem, że wtedy faktycznie można zrobić zdjęcie, które wyraża więcej niż 1000 słów, nie? Dokładnie tak. Taka twarz, wiesz, pełna... Gdzie jest emocja, jest symbolika, ta symbolika w codzienności się gdzieś tam zatraca. No wiadomo, że każdy chce się wyróżnić w jakiś sposób, ale to jest taki czas, że faktycznie jak dobrze się to, mówiąc brzydko, ogra, chociaż tutaj myślę, że ten ładunek emocjonalny, który ma fotograf robiąc zdjęcie bohaterowi, który też czuje tą sytuację, jest zupełnie inny i można z tego dużo wyciągnąć. Tak, i to jest, wiesz, też taki właśnie trudny czas skłaniający do refleksji i w tym momencie, no, nie chcemy patrzeć na jakiś luksus, którego za chwilę może w ogóle nie być, tylko chcemy po prostu widzieć kogoś, kto nam da nadzieję. I taka, wiesz, taka postać doświadczona już jakąś wojną, na przykład przeżyciem, wiesz, gdzie jakby nie będzie do ciebie mówiła, że słuchaj, wyretuszuj mi czoło, bo mam za duże czoło. W ogóle, wiesz, jest totalnie w innym miejscu. I to było fantastyczne, żebyśmy też mieli w sobie taką zgodę na zmianę czasami konwencji, wiesz, bo nie wszystko musi być takie luksusowe, wiesz, wyidealizowane, wyretuszowane, tylko po prostu, żebyśmy pokazywali też ten normalny świat, który rzadko kiedy bywa kolorowy i nie każdego może stać na taki kolorowy świat. A co jest dla ciebie najważniejsze przy robieniu zdjęć? Wspomniałeś o szlachetności, o tym, żeby wydobyć z bohatera, którego fotografujesz, tę szlachetność. A jakbyś miał wymienić jeszcze dwa albo trzy aspekty takie priorytetowe? Znaczy szlachetność w takim sensie, że żeby dać tej osobie poczucie, że nie chcę pokazać jej absolutnie źle, czy nieestetycznie, że nie chcę jej jakoś umniejszyć na tym zdjęciu, czy po prostu, wiesz, wyłapywać jakieś kompleksy. Ktoś kiedyś ładnie powiedział, że prawda jest tam, gdzie nie chcemy patrzeć. I jest coś w tym, no, że jakby, wiesz, że od razu wyczuwasz, jeśli dana osoba nie czuje się dobrze przed obiektywem. A ja chciałbym, a mnie jakby spełnia moment ten, kiedy widzę, że mi ufa i kiedy wtedy powstają niebanalne rzeczy. Więc na to staram się zwracać uwagę. Jeżeli ta postać powie, wiem, że zrobisz mi super fotę, idę w to. Każesz mi się kłaść w te statywy, będę leżał w tych statywach, wiesz, czy tam w tych krzakach. Chodzi o to, że po prostu jak osoba godzi się na moją konwencję, to mi to też napędza wiatr w skrzydła, bo ja wiem też, że mi się chce więcej, żeby zrobić coś, wiesz, coś innego. A powiedz mi, jak zdobywałeś doświadczenie? No bo też masz jakiś background typowo edukacyjny. Mhm. Ale jakbyś miał ocenić taki parytet wiedzy, którą zyskałeś, która pozwoliła ci gdzieś tam wyobrazić sobie to, co masz w głowie, jak to przełożyć na ten obraz versus to doświadczenie, właśnie ta pierwsza okładka i tak dalej. Myślę, że przede wszystkim doświadczenie, intuicja, konsekwencja, która jakby sprawia to, że nabierasz doświadczenia. Czyli też ta praca u podstaw, o której mówię, czyli wysyłanie tych setki maili nawet w momencie, kiedy nie miałeś żadnego feedbacku od redakcji i jakby ciśnięcie. Dokładnie, tak, taka, wiesz, no wiara w siebie. Ja wiedziałam, że jestem dobry, ale czekałam, kiedy świat się o tym dowie. Po prostu, wiesz, i to wynikało z tego, że ja czułem, że chcę to robić, że jakby czułem, że też spełniam się w taki sposób, kiedy jakby fotografuję, kiedy mogę jakby komuś pokazać, wiesz, to swoje poczucie estetyki.
I tyle. I to jest najfajniejsze w ogóle w tym fotografowaniu. Czy taki background edukacyjny? No nie wiem, no ja jestem jakby po filologii polskiej i po fotografii prasowej, ale jakby jakoś tak niespecjalnie dobrze wspominam te studia, dlatego że mieliśmy robić reportaże na jakieś takie, wiesz, niekoniecznie fajne tematy i to było bardziej takie, że doprowadzało cię do takiego czegoś, że kurde, masz ochotę zrezygnować z tego aparatu w końcu, bo jakby nie dało ci to jakiejś tam przestrzeni na kreatywność, tylko po prostu robiłeś rzeczy odtwórcze na życzenie. To jak taka, ja nie mógłbym też pracować dla gazety codziennej, na przykład dla dziennika, wiesz, w ogóle jakby nie czuję fotografii reporterskiej, a te studia były oparte na fotografii reporterskiej w głównej mierze, dlatego mi bardzo nie pasowały. A masz kolegów paparazzich po tej szkole? Mam kolegów bardzo dobrych fotografów i dziennikarzy. Na przykład Filip Skroń, z którym się przyjaźnię, jest też jednym z redaktorów Nuance Radio. So, to jakby fajna opcja. I też jakby widzę, jak ci ludzie ze studiów się rozwijają. No. Nie ma wielu nazwisk, ale fajnie widzieć, wiesz, kolegów z branży z czasów, kiedy razem się imprezowało na studiach. A wolisz robić zdjęcia czy wideoklipy? Lubię to i to. Wideoklipy są bardziej wymagające i mają mniejsze budżety. Czasami jest tak, że za sesję zdjęciową mogę zarobić dużo więcej niż za teledysk, gdzie włożę dużo, a w teledysk włożę dużo więcej swojej pracy, nerwów i wiesz, i świecę też często ludziom po oczach, bo te budżety na klipy nie są duże. No tak, zresztą nasz case pokazywał to, bo tutaj wracając do tematu, który poruszyłem na początku naszej rozmowy, to Dawid realizował klip do utworu Bones dla zespołu Yuga, który miałem przyjemność menadżerować. To było 2016 rok i to jest chyba, z tego co pamiętam, nawet twój debiut reżyserski, tak, jeśli chodzi o wideoklip. To był mój pierwszy teledysk. No wiesz, to wygląda tak, że często przy teledyskach jednak świecisz, trzeba świecić oczami, no, żeby zebrać tą ekipę, żeby ludzie pracowali często za pół darmo i żeby też być w jakimś tam stopniu zadowolonym z siebie, no bo to nie jest kwestia tego, że robisz obrazek i po prostu robisz, tylko jakoś, no, chciałbyś doprowadzić go do takiego stopnia, żeby nie mieć poczucia wstydu po paru latach, że zrobiłeś ten klip, no. Więc jakby to jest też tego, kwestia tego typu. Ale lubię bardzo reżyserować i nie wiem, gdzieś tam marzy mi się kiedyś zrobienie może jakiegoś swojego filmu. Jest to gdzieś tam w planach. Zobaczymy. Ja mam jakby głowę pełną pomysłów, ale wszystkie związane z tymi takimi, wiesz, wizualnymi treściami. No, ja już nie pamiętam, jaka była kwota, którą mieliśmy na ten klip, ale pamiętam, no jestem pewny, że była skromna, bo nawet jak sobie przypominałem ten klip wczoraj, bo nie ukrywam, że dawno go nie oglądałem, to przypomniało mi się, że my na ten wideoklip zbieraliśmy na portalu crowdfundingowym Polak Potrafi. Tak. I nawet jest śmieszna akcja, bo na samym końcu klipu, kiedy lecą kredyty i oczywiście jest wymieniona cała ekipa, zresztą chyba Filip Skroń też są współpracował przy tym klipie. Tak. I Radek Pestka, który wcześniej był w ogóle nieznany przed tą modelą, tam stylizował. To jest lista jeszcze osób, które nam wpłaciły na ten klip i na tej liście jest Oliwier Janiak w ogóle. O, proszę. Także Oli nam wtedy wpłacił chyba tam, no, taką pokaźną sumę na ten klip i faktycznie on, powiem ci szczerze, że jak sobie go dwa razy go odtwarzałem, to naprawdę ma dalej ten vibe i on był wtedy w klimacie marzycieli, nie? Jakby tak. To była taka koncepcja wyjściowa. I wiesz co, ja też go całkiem niedawno włączyłem i też jakby nie mam poczucia jakiegoś obciachu. Uważam, że na tamten moment, przy tamtych budżetach, uważam, że jakby świetny obrazek realizacyjnie, więc no jakby jest coś takiego. Wiadomo, że marzy ci się czasami rozmach, wiesz, hollywoodzki na planie, ale no nie często możesz sobie na to pozwolić. Myślę, że artyści hip-hopowi mają największe budżety na teledyski w Polsce, że to jakby, wiesz, tak wygląda. To jest
po części prawda, oczywiście wiadomo, nie wszyscy, ale jednym z moich gości w poprzednich odcinkach był Błażej Jankowiak, który jest właścicielem firmy produkcyjnej 9 Liter Filmy i on zrobił ponad 1000 klipów dla raperów. Mhm. I to właśnie takich, wiesz, z budżetami za kilka tysi aż do pół bańki. I wybudował 10 domów? Nie, no nie, ale ma bardzo duże portfolio i też w tym odcinku porozmawialiśmy sobie o tym, jak wygląda produkcja tego typu form wizualnych. Wracając jeszcze do twojego case'u, to chciałbym cię podpytać, no bo mimo wszystko fotografia i wideo są formami wizualnymi, ale czy masz takie poczucie, że wykorzystujesz część rzeczy jako fotograf w robieniu właśnie wideoklipów, pomimo tego, że nie stoisz bezpośrednio za kamerą, tylko reżyserujesz i piszesz scenariusz i odwrotnie, czyli czy na przykład jakąś tam swoją wiedzę czy doświadczenie, które nabyłeś przy produkcji klipów, jesteś w stanie wykorzystać w trakcie sesji zdjęciowej? To jest tak, że pracując na planie teledysku mam często operatora i jestem w stanie prowadzić tego operatora, że jakby on wie, że to musi być w zgodzie z moją estetyką, wie też na jakie rzeczy zwracam uwagę i wtedy takie współprace mają sens, bo nie musimy się dodatkowo jakoś tam docierać, tylko rozumiemy się w danej estetyce. A jeśli chodzi o sesje zdjęciowe, czy jakieś doświadczenia zdobyte, no czasami jest tak, że na sesjach zdjęciowych robi się też takie short video dla klienta komercyjnego, które na przykład pokazuje dany produkt czy coś. Więc takie doświadczenie reżyserskie jest również potrzebne. Wiesz, to są jakoś tak, przenikają się, myślę, te dwie działki. No jakby to wszystko jest, wiesz, wokół wartości jakichś tam wizualnych, więc myślę, że doświadczenie tu i tu jest bardzo podobne. Jak obserwuję się twoje zdjęcia, jak też przeglądałem sobie pozostałe klipy, które robiłeś, czyli między innymi Słucham cię w radiu co tydzień Ani Karwan, czy klip do utworu Arka Kłusowskiego, to mam wrażenie i mam taką refleksję, że takim twoim stylem jest głównie bardzo mocne oparcie na aspekcie światła. W sensie stworzenia klimatu, granie światłem, refleksjami tego światła, tak. Padającym słońcem przez okno. To jest tak, że ty sobie to wymyśliłeś, że siadłeś, rozpisałeś sobie coś i powiedziałeś, dobra, to jakby idę w to i to będzie mój znak rozpoznawczy, czy to przyszło jakoś tak bardziej naturalnie? Wiesz co, nie wiem. Wydaje mi się, że to jednak naturalnie udało się coś takiego wypracować. Nie mam tak, że z góry zakładam... To nie było tak, że miałem jakby konkretny pomysł na to, na swoją estetykę, tylko ta estetyka rodziła się w takim procesie twórczym. Jeśli chodzi o klipy, no to rzeczywiście ja byłem świadomy bardziej tego, jaki efekt chciałem uzyskać i masz rację, jeśli chodzi o te bliki, to też takie szprosy świateł, to rzeczywiście to jest mój taki wabik, bardzo to lubię i rzeczywiście fajnie, że to zauważyłeś, bo to się często też i pojawia u mnie na sesjach zdjęciowych i na planach teledysków, dlatego że ja bardzo lubię takie zabawy światłem. Bardzo też lubię światło cień, światło zastane i to też jakoś się tam przejawia w mojej twórczości. No i bardzo fajnie, że to wyczułeś, no. Ale to nie było tak, że ja z góry miałem jakiś taki, wiesz, pomysł na to, że chcę używać takiego oświetlenia, tylko ja też wiedziałem, że ja się dobrze czuję w takiej zabawie świateł, że jakby właśnie te bliki, takie rzeczy, ale nigdy nie była to jakaś, wiesz, tam strategia, którą sobie wymyśliłem. Tylko po prostu ten styl jakoś tam automatycznie, wiesz, wypracowałem. A masz na tapecie teraz jakieś klipy, czy na razie skupiasz się głównie na sesjach foto? W tym momencie nie. Nie mam żadnej propozycji teledysku. Głównie sesje zdjęciowe. No mam już jakieś zabukowane rzeczy właśnie w marcu w Mediolanie.
A najprawdopodobniej w Nowym Jorku też coś będę robił na przestrzeni 2 tygodni. A propos Mediolanu, to wiesz, że teraz mija dokładnie rok, jak się spotkaliśmy tam. No ostatnio dzisiaj przed rozmową sobie wszedłem na mój Instagram na zdjęcie, które zresztą ty mi robiłeś chyba w Mediolanie, bo tutaj też wspomnę, że z Dawidem ostatni raz widzieliśmy się właśnie równy rok temu w Mediolanie, kiedy ja byłem na sesji tam z Mafaszyn, a Dawid wtedy trzaskałeś Matteo Bocelliego, tak. I spotkaliśmy się na kolacji w centrum Mediolanów w bardzo przyjemnej restauracji. Więc to był fajny czas. Tak, ja też miło wspominam to. No dobrze. Nie będę cię więcej dłużej zatrzymywał, bo też gdzieś tam muszę dbać o rygor czasowy tych odcinków. Bardzo ci dziękuję, że znalazłeś chwilę, żeby tutaj wpaść, że poopowiadałeś o swoich dokonaniach. Trzymam w takim razie kciuki za to, żeby wszystko się rozwijało w dobrą stronę i żebyś zawojował Nowy Jork. Ja dziękuję za zaproszenie, słuchaj, i bardzo miło mi się rozmawiało jakoś tak płynnie i gratuluję podcastu. Bardzo dziękuję. Trzymaj się, hej. Podobała ci się ta rozmowa? Chcesz być na bieżąco powiadamiany o kolejnych? Na profilu podcastu kliknij ikonkę dzwonka oraz obserwuj.